Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w tę niedzielę kolejną. Dzisiaj historia niesamowita. Niewidomy Bartymeusz błagał o to, aby Jezus się nad nim ulitował i tak się stało. Ale ciekawe są okoliczności, słuchajcie, bo kto był w Jerycho, to wie, że wyjazd z Jerycho to jest wyjazd w pustynię. Nie ma po prostu nic. Oczywiście jeszcze lasy palmowe po jednej i drugiej stronie przez krótki czas, a później pustynia, pustynia i pustynia. I Bartymeusz siedział w takim miejscu, w którym u wyjścia z Jerycha, w którym już się nic nie dało załatwić, tak? Wszystko, co można było załatwić, działo się w mieście, w Jerycho. Tam można było szukać lekarzy, tam można było szukać pomocy, tam można było szukać nawet interwencji u takiego kogoś jak Jezus, ale nie u wylotu z miasta, bo kiedy z miasta już wychodzono, kiedy miasto się opuszcza, no to już się nic nie załatwia. On siedział w miejscu, w którym w normalny sposób nikt już nikogo by nie zauważył, a Jezus tego człowieka właśnie w takim miejscu zauważa. Jezus zauważa tego niewidomego, no, na wylocie z miasta, to znaczy pies z kulawą nogą już by na Bartymeusza nie zwrócił uwagi, a Jezus taką uwagę zwrócił. Często, słuchajcie, siedzimy w takim miejscu jak Bartymeusz, u wylotu z miasta, to znaczy w miejscu, gdzie już nikt nas nie zauważa, nikt nam nie jest w stanie pomóc, nic nie jesteśmy w stanie załatwić, jesteśmy w martwym punkcie, gdzie jest tylko pustynia i nic więcej, a Jezus właśnie w takim miejscu potrafi nas zauważyć i to jest niesamowicie dobra nowina. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i pięknej niedzieli Wam życzę.